Wynalezienie maszyny parowej nie było dziełem jednego człowieka. Jej rozpowszechnienie zaś dorobkiem jednej generacji. Na wynalazek ten złożyły się wielosetletnie dociekania i eksperymenty. Dzięki nim właśnie, dzięki pracy wielu poprzednich pokoleń, możliwe było w wieku XVIII skonstruowanie technicznie maszyny parowej, a w wieku XIX tak szerokie jej zastosowanie we wszystkich prawie dziedzinach życia. Siłę sprężonej pary wodnej poznano już w starożytności. W pierwszym wieku przed naszą erą słynny matematyk Heron z Aleksandrii opisał tak zwaną eolipilę, w której można się dopatrzeć zalążka turbiny parowej. Stanowiła ona wydrążoną kulę połączoną z naczyniem, w którym podgrzewano wodę. Zbierająca się w kuli para uchodziła przez dwie wygięte rurki. Wskutek tego kula wirowała. Eolipila była jednak tylko zabawką, pozbawioną praktycznego zastosowania. Pierwsze próby praktycznego wykorzystania energii parowej nastąpiły na początku XVII wieku. Francuski wynalazca Salomon Decaux obmyślił wówczas prymitywne urządzenie do podnoszenia wody za pomocą pary. Dwadzieścia kilka lat później zakonnik Kircher pracował nad podobnym urządzeniem. Składało się ono z dwóch kul. W jednej znajdowała się zimna woda, w drugiej podgrzewana. Powstała para, cisnąc na wodę w pierwszej kuli, wypychała ją rurką ku górze. Przy końcu XVII stulecia powstał już prototyp maszyny parowej. Jej twórcą był Francuz Papin. Maszyna stanowiła cylinder, w którym poruszał się tłok. Podgrzanie wody w cylindrze powodowało wytworzenie pary, której kolejne ochłodzenie i przez to skroplenie było przyczyną spadku ciśnienia. Wówczas pod działaniem ciśnienia atmosferycznego tłok opadał, podnosząc ciężar. Maszyna Papena nie posiadała jeszcze wartości użytkowej. Dopiero na początku XVIII wieku Anglik Newcomen, opierając się na doświadczeniach swoich poprzedników, zbudował maszynę parową. Znalazła ona praktyczne zastosowanie do napędzania pomp odwodniających kopalnie. Para wytwarzana była w kotle, przy którym umieszczono żeliwny cylinder. Tłok poruszający się w cylindrze był zawieszony na jednym z ramion wielkiego wahadła. Drugie ramię wahadła było połączone z mechanizmem pompy. Oto działanie maszyny Newcomena. Otwierano zawór i cylinder napełniał się parą. Skroplenie pary wskutek wtryśnięcia zimnej wody było przyczyną spadku ciśnienia w cylindrze. Tłok przesuwał się wówczas ku dołowi pod wpływem ciśnienia atmosferycznego. Przesunięcia tłoka powodowały ruch wahadła, które ramię napędzało mechanizm pompy. W drugiej połowie XVIII wieku maszyny Newcomena zostały stopniowo wyparte przez doskonalsze konstrukcje Watta. Watt dobudował do maszyny specjalny zbiornik, do którego przepływała para i tam ulegała skropleniu po wykonaniu pracy w cylindrze. Dzięki temu cylinder mógł być stale gorący i unikało się strat energetycznych wynikających z jego chłodzenia. Funkcjonowanie maszyny Watta polegało już nie na działaniu ciśnienia atmosferycznego, lecz ciśnienia pary, której przepływ sterowany był za pomocą układu specjalnych zaworów. James Watt uzyskał patent na swoją maszynę w 1769 roku. Dzięki zaletom technicznym zyskała ona od razu zastosowanie. Watt pracował dalej nad ulepszeniem swojej maszyny. Nowy jej model posiadał już możliwość przenoszenia pracy tłoka na korbowód i koło zamachowe,
co rozszerzyło zakres zastosowania maszyny. W tym okresie, gdy maszyna parowa zaczęła się już rozpowszechniać w całej Europie, we Francji wybuchła wielka rewolucja, która spowodowała zmianę stosunków społecznych i gospodarczych w tym kraju, oddziałując również i na inne kraje. Zmiany te sprzyjają postępowi technicznemu i rozwojowi przemysłu. W Polsce pierwsze maszyny parowe wprowadzono w końcu XVIII wieku na Śląsku. Znalazły one zastosowanie do napędzania pomp odwodniających kopalnie. Czasem użyto ich również do poruszania urządzeń kopalnianego transportu pionowego. Na przełomie wieku XVIII i XIX na Śląsku pracowało już 8 maszyn. Liczba ta szybko wzrastała. Zaczęto też używać maszyn parowych w innych rejonach naszego kraju. Energia parowa znalazła zastosowanie nie tylko w górnictwie. Zaczęto ją wykorzystywać również w hutnictwie i innych dziedzinach produkcji. Konsekwencją wprowadzenia maszyn parowych była rosnąca mechanizacja pracy i ogólny wzrost produkcji. Maszyny parowe przyczyniły się do konstruowania i wprowadzania nowych maszyn w wielu dziedzinach przemysłu. Było to pewnego rodzaju koniecznością. Maszyny parowej nie opłacało się instalować dla poruszania prymitywnych mechanizmów. Zjawisko to bardzo wyraźnie występuje na przykład we włókiennictwie, które w tym właśnie okresie przekształciło się z rękodzielniczej wytwórczości w wielki przemysł. Proces rozpowszechniania maszyn parowych i stosowania ich w coraz szerszym zakresie w różnych dziedzinach produkcji był charakterystyczny dla wszystkich krajów Europy, a także dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie odbywał się on w sposób równomierny czy jednakowy. W ciągu wieku XIX maszyny parowe zawładnęły jednak fabrykami, stanowiąc jeden z głównych czynników uprzemysłowienia. Wprowadzanie maszyn parowych zmieniało proces technologiczny w poszczególnych zakładach i w całych gałęziach przemysłu. Powstawały nowe fabryki, coraz większe, zatrudniające coraz więcej pracowników. Kształtowały się całe ośrodki przemysłowe. Wtedy właśnie, w połowie XIX wieku, rosły ponure miasta fabryczne, a na dużych obszarach zmieniał się krajobraz. Dziś ówczesne maszyny parowe zajęły już miejsce w salach muzealnych. W połowie XIX wieku maszyny parowe zaczęto również wprowadzać do rolnictwa. Były to tak zwane lokomobile, które zastosowano najpierw do młotki oraz orki. W ostatnich latach stulecia pojawiły się traktory parowe, które mogły być używane do różnych prac rolnych. W latach, gdy rosła sława Napoleona, Anglik Robert Fulton podjął próby zastosowania maszyny parowej w komunikacji morskiej. Znalazł on poparcie dla swoich planów w Stanach Zjednoczonych. W roku 1807 Fulton zbudował statek parowy o nazwie Clermont, który w czasie pokazowej jazdy pokonał odległość 150 mil w ciągu 32 godzin. Dobry przykład zaczęto naśladować,
i kilka lat później parowce kursowały już na większości głównych rzek Ameryki Północnej. W roku 1819 pierwszy statek parowy Savannah przepłynął Atlantyk. Co prawda w czasie podróży znaczną większość trasy płynął pod żaglami. Mimo to podróż ta miała przełomowe znaczenie dla dalszego rozwoju żeglugi parowej. Zaczęły powstawać specjalne towarzystwa żeglugowe, a w budowie statków dał się zauważyć szybki postęp, tak w zakresie licznych szczegółowych ulepszeń, jak i zasadniczych zmian konstrukcyjnych. Do tych ostatnich należało wprowadzenie napędu śrubowego oraz stopniowe zastępowanie drewna jako materiału do budowy kadłubów stalą. Zastosowanie maszyny parowej w komunikacji lądowej zapoczątkował pojazd skonstruowany jeszcze w XVIII stuleciu przez Francuza Cugnot. Szybkość tego pojazdu wynosiła 6 km na godzinę. Pojazd Cugnota miał służyć jako ciągnik do holowania armat. Nad zbudowaniem pojazdów parowych pracowali również inni konstruktorzy. Na przykład Józef Bożek, rodem z Cieszyńskiego, pokazał w Pradze, gdzie mieszkał i pracował, bardzo udany model parowego samochodu. Pojawiły się nawet dyliżanse parowe. Równocześnie jednak narodziła się nowa forma lądowej komunikacji parowej. W pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku Anglik Trevithick zaprezentował na specjalnie zorganizowanych pokazach swój parowóz. Było to zachętą dla innych konstruktorów. Powstawały dalsze konstrukcje parowozów. Wśród konstruktorów wysunął się na czoło Jerzy Stevenson. Parowóz jego konstrukcji ciągnął pierwszy pociąg na otwarciu pierwszej na świecie linii kolejowej, której długość wynosiła 15 km. Było to w Anglii w 1825 roku. Angielskie doświadczenia rozeszły się do innych krajów. I oto w Niemczech, Francji, Austrii, a także na kontynencie amerykańskim zaczęły powstawać linie kolejowe. Budowano je nawet w trudnych warunkach terenowych. Obok pasażerskich kursowały także pociągi towarowe. Mnożyły się uroczyste otwarcia linii kolejowych. Konstruktorzy dostarczali wciąż nowych, ulepszonych parowozów i wagonów. Powszechnie już doceniano wielkie znaczenie gospodarcze kolei. W Stanach Zjednoczonych linie kolejowe połączyły brzegi Oceanu Atlantyckiego i Pacyfiku. Wkrótce na starym i nowym kontynencie koleje stały się najbardziej masowym środkiem komunikacji lądowej. Budowano wielkie dworce i węzły kolejowe. Wagony podzielono na klasy, dostosowując je do zamożności podróżnych. Wagony sypialne, a nawet sypialne wagony salonowe. Pierwsza polska linia kolejowa została otwarta w 1845 roku. Łączyła ona Warszawę z Grodziskiem, stanowiąc początkowy odcinek kolei warszawsko-wiedeńskiej. Coraz gęstsza sieć linii kolejowych we wszystkich krajach
przyczyniła się do wszechstronnego rozwoju gospodarki i przemysłu. Pociągnęła też za sobą bezpośrednią intensyfikację takich dziedzin jak hutnictwo czy przemysł budowy maszyn. Kolej wymagała bowiem stali na szyny, wymagała parowozów i taboru. Obecnie, w połowie wieku XX, koleje parowe zaczynają już ustępować nowszym zdobyczom techniki, kolejom spalinowym i elektrycznym. Swoją doniosłą rolę w dziejach cywilizacji już spełniły, podobnie jak i sama maszyna parowa, która w coraz większym stopniu i coraz częściej staje się zabytkiem techniki. Thank you.